Piłkarze WKS-u 1957 po raz ostatni w 2020 roku zagrali o ligowe punkty na stadionie Wosiru. W 14. kolejce sieradzkiej klasy okręgowej gościli bez obecności kibiców mający przed meczem dwa punkty więcej KS Karsznice i choćby z tego powodu należało się spodziewać zaciętej i wyrównanej konfrontacji, a zakończenie serii czterech spotkań bez zwycięstwa wcale nie było takie oczywiste. W pierwszej połowie przypuszczenia te potwierdziły się, a co gorsza zmarnowane sytuacje podbramkowe gospodarzy znowu nie napawały optymizmem przed drugą połową. Długo czekaliśmy na wywiad z zawodnikiem, ale to dlatego, że ostatnio takie przegrane mecze nam się trafiały. No dzisiaj wreszcie wygrana, Arku, tak? No, w końcu wygrana. Przełamaliśmy się, już to jest drugi mecz zwycięski. Pierwszy mecz wygraliśmy z liderem na ich terenie, a teraz potwierdziliśmy dobrą formę. Starczył z KS-em Karsznice. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim, że nie było bramek. I było na zero z tyłu. Powiedz mi, bo tak przystępowaliście do rozgrywek w roli cichego faworyta, mimo że Beniaminek trochę sprowadziła was na ziemię, ten środek rundy, ale chyba już te ostatnie mecze też było tak, jak to miało wyglądać przez cały sezon, prawda? Przez te pół sezonu. No tak, bardzo ciężko pracujemy na treningach. Chcemy, żeby wyglądało to jak najlepiej. Czasami zdarzają się błędy. Mamy kilku młodych zawodników, no ale cały czas chcemy grać bardzo dobrą piłkę i wygrywać dla kibiców i oby ten ostatni mecz był zwycięski dla naszego zespołu i chcemy bardzo dobrze zakończyć tą rundę. Co się stało, że ten worek z bramkami dopiero po przerwie się rozwiązał? Jakieś mocne słowa w szatni padły, czy po prostu kondycyjnie przeciwnik był dwa słabszy szybkościowo? Znaczy, trener nam przekazał, że musimy grać dalej i po prostu strzelać jak najwięcej. Dlatego fajnie, że wpadła jedna bramka, potem druga i potem kolejna, nie? Już dalej już poszło. No tak jak mówiłem. Przypominam, z kim ten ostatni mecz, dokąd jedziecie? Jedziemy do Ruśca. Nie będzie to też łatwy mecz. Jedziemy do nich. Ale na kolana też przeciwnik nie rzuca nazwa. Nie, oczywiście, że nie. Po prostu jedziemy po pełną pulę, tak jak zawsze i gramy dla Wielunia, jesteśmy w WKS i na pewno będziemy się starać jak najlepiej grać. Aby tak było do końca, dzięki. Dziękuję bardzo. Marku, tak podsumowując całą rundę, ten remis z Chojnami, potem zwycięstwo w Wieruszowie, to można powiedzieć, że miłe, złego początki, ale koniec też nie najgorszy, prawda? Na pewno tak, ale zakładaliśmy troszkę na pewno więcej. Gdzieś w trakcie po prostu były lekkie te zawirowania i małe problemy. Ale na szczęście myślę, że to już jest za nami, że poszło, że w fajnym stylu uważam, że to jest najniższy wymiar kary też w dzisiejszym meczu dla zespołu przeciwnego, bo stworzyliśmy sobie masę sytuacji, gdzieś jeszcze też można powiedzieć dyspozycja, czy Kamila Wiry, czy czerwona kartka ostatnim meczu Mateusza Rejmana, też na pewno ten skład troszeczkę się zmienił od poprzedniego co było, bo nie ukrywamy, to są kluczowe postacie na dzień dzisiejszy tego meczu, ale bardzo mnie to cieszy przede wszystkim, że zmiennicy nie zawiedli. Powiedz mi, bo w międzyczasie taka wpadka się zdarzyła pucharowa z Wartą Sieradz, czy całkowicie puchar odpuściliście, czy taka różnica jest naprawdę między czołówką czwartej ligi a środkiem okręgówki? Ja tylko mogę przeprosić kibiców przede wszystkim. Którzy na Facebooku oglądali. Całe szczęście, że nie na żywo. Na pewno tak, ale my z trenerem Banasiem też myśleliśmy, że chyba nie przegraliśmy tak wysoko po prostu zespołem nawet grającym, gdzieś tam nawet wyżej. Zdrowiska wola z tej samej klasy, co Warta się raz. Tak. Całkiem inny mecz. Po prostu pokazali też nam może, gdzie jest nasze miejsce w szyku, że niektórzy właśnie chłopcy musieli się bardziej wziąć do pracy, myśleli, że wiele, wiele można osiągnąć po prostu nie pracując na przykład na maksimum swoich umiejętności, tak, że to jakoś przejdzie w jakichś tam 80-70%, a nie w 100% zaangażowanie. Na pewno życzę Warcie Sieradz przede wszystkim zdobycia Pucharu Polski, bo naprawdę bardzo fajną piłkę grają, ale mówię, ten mecz gdzieś tam zostaliśmy, uważam, w szatni. Ja powiedz mi, bo nie ukrywam, przyznaję się bez bicia razem z Markiem Mikulskim, że przyjechaliśmy na drugą połowę na dzisiejsze zawody. Dostaliście sygnał, że dopiero po przerwie się zjawimy i czekaliście z bramkami od 46 minuty, prawie dokładnie. To zapraszamy tak częściej po prostu przy takich wynikach. Jest nam bardzo miło, że jesteście tutaj, że wspieracie nasz klub też właśnie medialnie. A
do przerwy też było bardzo fajne widowisko, było masę sytuacji też nieszczelonych. Jakieś 3-4 tygodnie temu nam tu mówiłeś przed kamerą, że to jest taka sytuacja tymczasowa, że ty prowadzisz zespół z Sebastianem Banasiem. No, zapytam wprost, czy już jesteście bliżej jakiejś decyzji, czy po prostu tak wam się spodobała ta robota, że bierzecie ją i wiosną też spróbujecie? Na pewno my jesteśmy na dobre i na złe z klubem. I sytuacja, która wynikła, to nie była taka, że przede wszystkim gdzieś my tego sami chcieliśmy, ale na pewno nie zostawiliśmy też chłopaków. Pokazaliśmy to, że dotarliśmy do nich, że ten wynik naprawdę uważam w ostatnich tygodniach nie jest zły w ogóle, tak? Bo po tym, co było, po tych zawirowaniach, co mówiłem na początku, na pewno chłopaki mają już zaplanowany cały okres przygotowawczy. Oczywiście zależy też sytuacją w Polsce na dzień dzisiejszy, tak? Jest zaplanowanych 9 gier kontrolnych. Mogę też się pochwalić tym, że na dzień dzisiejszy oprócz jednego zespołu, który gra w niższej klasie, to jest Korabłask, z którym będziemy się mierzyć w pierwszym sparingu, a tak to są zespoły czwartoligowe, czy to zespoły gdzieś tam pierwsze, drugie, druga pozycja po prostu, ale z innych województw. Zespołem, którym do tej pory żeśmy się tutaj mierzyli, to jest tylko Rząśnia, które będzie mieć takiego przeciwnika, tak to zespoły w ogóle nieznane. Też chcemy po prostu zawodników po prostu wydusić maksimum, tak? Co do tej decyzji? No właśnie, wracając do pytania, bo tak widzę, że okrążoną drogą zmierzamy do odpowiedzi. Czy macie kogoś na oku, czy prowadzicie dalej? Ja przede wszystkim szukamy, oczywiście, że tak, tak. Patrzymy za i przeciw i mamy troszeczkę czasu na to, żeby te pewne rzeczy po prostu poukładać odpowiednio te klocki. I zobaczymy. No, jeżeli nie znajdziemy odpowiedniej osoby, na pewno zespołu nie zostawimy. Jakieś wzmocnienia kadrowe przewidujecie? A może ktoś powiedział, że chce odejść, dostał propozycję, czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Tak, jesteśmy w trakcie, gdzie chcemy przede wszystkim najpierw zaprosić zawodników, nawet ci, którzy tutaj byli. Myślę, że powinno dojść 3-4 osoby po prostu, które chcą wzmocnić nasz zespół, przede wszystkim chcą włączyć się do rywalizacji. Tak, wiadomo, dzisiaj nasz fundusz, można klubu, jest troszeczkę uboższy niż kiedyś, dlatego też stąpamy twardo po ziemi, żeby nie narobić jakiś gust. Przede wszystkim mamy swoich wychowanków, kiedy mają też grać, jak nie teraz przede wszystkim, tak? Ogrywają się te chłopaki, ja mówię, no dzisiaj patrząc nawet na zespół, jeżeli tak szybciutko, 5 czy 6 młodzieżowców w zespole. Gdyby było dzisiaj kibiców przyszło na mecz, po prostu na pewno byliby też dumni z tego, co dzisiaj się robi w tej wielińskiej piłce, że postawiliśmy na swoich chłopaków, to potrzeba czasu, tak? Mówię, my nie zakładaliśmy tam jakiegoś awansu. Pewnie, że chcemy grać o jak najwyższe cele i tym celem po prostu miało być jak najwięcej zdobyczy punktowej, tak? Na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego, uważam, słowa w tej klasie rozgrywkowej i zobaczymy. Dzięki wygranej Wielunianie, mijając sobotniego rywala, awansowali na 6. miejsce w tabeli. Na pierwszym natomiast po niespodziewanej porażce Tęczy Brodni w Janiszewicach po raz pierwszy usadowiła się Prosna Wieruszów. Ta zainkasowała wprawdzie 3 punkty, ale ostrzeżeniem dla WKS-u 1957 powinien być fakt, że z 11. w tabeli Hetmanem Rusiec wygrała u siebie zaledwie 3-2. Właśnie w Ruścu nasi piłkarze zagrają ostatni w tym roku ligowy mecz pod warunkiem, że pozwolą na to rosnące z dnia na dzień obostrzenia.